Jezus, co to? Spójrz, Tom. Starczy, co robić, ona odpowiada za hormony. Wow, nie wiesz, on też ma. Mamon i nowa fryzurka i choroba go atakuje i zmiany. No, zobaczymy. Nową fryzurkę. Później lolek będzie. O, jak wam się podoba mój łeb łysy? Wielkie Polsce wystawia mnie. Gruz minionków. Panie pięknym przed stalin, wszyscy dobrze się bali. Ale dawno kamerki nie było, Jezu, znowu jest, wow. On ma dziurę z tyłu głowy, co ty? No tutaj takie wymiecenie. Wiem, że słowa dotrzymam. Może coś się stało w dzieciństwie i takie wgniecenie teraz ma. Teraz mam przewagę, jak będę w CS-a grał przeciwnik, rzuci mi flash. Ach, frustrator, no nie będzie. No nie da się grać, jest crashuje mi wszystko przez ten człowieku CS, co update jakiś pobrałem tym. Myślę o tym Recraftem, poczekajcie chwilę. Gdzie ten na nowy Recraft? Jak to znaleźć? Skąd ma wziąć ten na nowszy Recraft? Jest kamerka, RLcraft w Minecrafcie. Ja pierdzielę, super. Ale fajnie. Ty, ja muszę iść do toalety, ja pierdzielę. Wypiłem sok z buraka i muszę iść. Ja się chciałem Recrafta pograć, ale chyba nic nie będzie jednak. O. Bo nie wiem skąd wziąć tego nowego Recrafta. Jak skąd? Ktoś kłamał, że jest Recraft 2, oszukali. Gdzie oszukali z tym Recraftem? Nie ma nowego Recrafta. Czy chce linka? No daj mi na Discordzie. No ja mam na Killforge'u, ale nie ma, jest stary tylko. Cześć, Lone. O jest znowu Recraft, ale super. Ja kiedyś bym spróbował zagrać, no. Ale póki co to ja mam gry do dokończenia. Devil May Cry 1, Terrarium. Jak tam dokończę wszystko, co mam dokończyć, to wtedy mogę coś tam grać następnego. Ty, teraz świnie atakują. Świnie biją. Hej, co jest? Teraz świnie atakują, ty. Widzę, że jest trudniejsze, zajebiście właśnie. O Jezus, co to? Szkoda, że kamery nie było, kurwa. Wydaje mi się, że śmiesznie wyglądał. Szkoda, że nie było, nie. Nie, no tu faktycznie jest odjeb... Dobra, chyba nowy seed robimy. Reset? Widzowie, reset? Ja no teraz to jest tragedia to. Widzę, że jest trudniejsze, zajebiście właśnie. Juzu. Kurwa. Jak w Terrarii mimik, nie wierzę, co oni dodali do tego RLcrafta. Nie, tego się nie da przejść, to jest teraz, ty, on na hita zabija wszystko. Ja. Nie wiem, nie da się tego zabić, to nie? Nie da się tego zabić, prawda? Nie da się tego zabić, widzowie, prawda? Ty, co oni zrobili z tą grą, ty? No no to jest lekkie przegięcie, widzowie, naprawdę, no tak bez kapy dosyć. Ej, pomyślałem, że może zrobiłbym coś takiego, jak mają inni streamerzy, na przykład, że będzie. Ktoś zbiera, nie wiem, 300 tysięcy punktów, tak przykładowo, nie wiem ile to by punktów było, ale uzbiera 300 tysięcy punktów, no i będzie losowanko i może jakiś, nie wiem, kurde, może jakieś 5 dyszek bym rozdawał, o, giveaway. PSC czy coś, tak żeby widz też coś miał za to oglądanie. Czasami, no nie wiem, zobaczymy, pomyślę. Chciałbym coś rozwinąć, wiecie, w jakieś różne strony, żeby wam się tu lepiej siedziało. Ale ciężko pomysły jakieś znaleźć fajne takie, bo innowacyjnych pomysłów raczej nie będzie. Trzeba by coś, brzydko mówiąc, zapierdzielić od innych, albo zapożyczyć, jak to kto woli nazwać. Albo inspirować się, o, to jest doskonałe słowo, inspiracja. Bo mam bardzo, że tak powiem, duży wybór gier na dziś i się zastanawiam. W ogóle wczoraj rozważyłem powrót do małp, no nie? Powrót do małp, no będę musiał te małpy przejść tak czy inaczej, no bo ja nie lubię gier zostawiać z tyłu, wiecie? Tak, grał w Postala, przypomniało mi się. Ale to było śmieszne. Czemu przerwał? Rzeczywiście, niech on dokończy tą grę. To było bardzo śmieszne, ten Postal. Pamiętam, tam babka od niego uciekała, łopatą tam walił ludzi. To było fajne. Czemu tylko raz zagrał? Tak, do Wukonga wrócimy na pewno, to już wam obiecuję i to jeszcze na dniach. A to nie przeszedłem, nie, Krystianku, nie przeszedłem Wukonga, bo
mnie to, że wszystkie ludziki latały i musiałem zresetować mózg. Cześć, Red Redemption też będzie. Zły tak? Report poleciał. A czy ty wiesz, że Just Chatting możesz mieć odpalony na każdą jedną grę na Just Chattingu, gościu? O. Bo siedzę i rozmawiam z widzami. Nie jest po prostu gra skategoryzowana, żeby nie brać profitów. I ty mi mówisz, że ty jakieś reporty za to robisz, ziomek, tak? Ty wiesz, że za takie coś nie ma problemu. Problem jest, jakbym grał w LoL'a na kategorii Doty. Albo odwrotnie, bo jest konflikt interesów wtedy dla tych dwóch firm. Albo jakbym grał w niszową gierkę na kategorii jakiejś topowej gierki. Wy nawet... Słuchaj. Z dupy nawet nie... Ty, skitu ma nierówno kamerkę, widzicie? To czarne wychodzi poza to zielone i tutaj nie dotyka tego po lewo. Nie wiedząc dlaczego, jeszcze nie mając racji. Ale ty mnie przepraszasz za to, że mi sprzedałeś? Jeszcze niesłusznie, ziomuś? Ja wiem, że on żartuje, no nie? Także spokojnie, no już trochę się nauczyłem tych głupków. Takich nazwijmy głupków w cudzysłowie, prawda? Nie uważam, że są głupi, tylko to są takie wiesz, takie role, takie skrzaty złośliwe chodzą. Widziałem, już testowałem Recrafta wczoraj, tak trudny, że aż Alt F4 zrobiłem. Nocy nie idzie przeżyć, jeżeli się nie schowasz. O, nie wierzę, normalnie. Już nie wierzę w ludzi jak coś, no nie? Siema, tam nie wierzę. Powoli już w ludzi. Siema. Wierzę, stary. Już powoli nie wierzę w ludzi. Pokrótce to jakiś chłop się na mnie napiął, że zapytałem go, czy chce zagrać. Już nie pytam ludzi. Jeżeli ludzie są tacy popierdolni, to ja już nie pytam o nic, gość. Dobra, no po prostu ewenement na skalę światową. Mordo. Nie wiem. Ludzie zakładają z góry, że ja nie wiem, wiem jak oni żyją, jaki mają tryb życia, co, z kim, gdzie, kiedy. No nie wiem, no dziwnie trochę się poczułem, powiem szczerze. Jak żyję, nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Żeby ktoś się wkurzył to, że pytasz, czy zagra. Nie znając, wiesz, jego stylu życia, ani nic tak naprawdę, bo no ja nie wchodzę w prywatne rzeczy do ludzi, staram się nie wchodzić. Bo jednak uważam, że prywatność to jest prywatność. Dobrze, innego. Nie o tobie, mordeczko. Spytałem innego takiego gościa, z którym myślałem, że się lubię, ale no się pomyliłem, widzisz. O. Nie wiem, ja go tylko zapytałem, czy gra, a on się do mnie spierdolił, że normalni ludzie w tych godzinach śpią. No po prostu, no nie wierzę, stary. No nie wierzę po prostu, no nie wierzę. Ale normalnie, no nie wierzę. No pierwszy raz ja w ciągu życia mam taką sytuację, że grzecznie kogoś zapytasz, czy ma ochotę zagrać, jak ktoś do ciebie ma pretensje, ty. No jeszcze nie spotkałem takiego. A, smutny dziadek. Nie ma z kim grać. Takiego człowieka drugiego. Powiem szczerze, jestem zdumiony. Nie, no naprawdę, no nie wiem, może to ja źle napisałem, no nie wiem. Pisałem rano, pisał, że pracuje. No to teraz widziałem, że jest, to napisałem, czy może masz ochotę teraz zagrać? I się do mnie o to. Brusik dzisiaj usunął baner fartki i spożycił ostatnią współpracę z tym, co o tym sądzisz? Że mam nadzieję, że będzie mu wszystko w porządku. Cześć, echo, siemaneczko. Mordo, nie mogę walczyć i czytać. Zrozum to. To tak jak ty byś grał w CS-a i rozmawiał z mamą. Nie jest to możliwe, bo zginiesz. Mordo, musisz to wiedzieć, no. O nie, drafty. O, jest kamera, jest. No chcę, i tak mam te gry, muszę. Zobaczcie. Kur... Kurde, naprawdę, tak mi się dziwnie pije rzeczy, które nie są słodkie. Kurde, naprawdę, tak mi się dziwnie... Śmiesznie wygląda. Piję rzeczy, które nie są słodkie. Możesz podsyłać nuteczki. Ej, powiem wam, że właśnie jestem w szoku, bo jak odbiło mi się, to poczułem, nie powiem wam co. No to kurwa, ale aż w szoku. Co mógł poczuć po wodzie? Aż w szoku jestem, że taki smak poczułem i się zastanawiam, co tutaj tak smakowało. Cześć, Cheddar. Bo tego tutaj nie ma. Ale poczułem. Wolę nie powiedzieć, co pije, ty? Woda taka dziwna jakaś, żywiec, zdrój, naturals.
z delikatną nutą limonki i mięty. Pamięć komunii. Nie. Ej, właśnie. Przypomniało mi się. Byłem za dzieciaka. Historia. Uwaga. Co się stało za dzieciaka? Gówniarza u brata ciotecznego w Łodzi. Na komunii, bo miał komunię. Ja ja się tam tak ochlałem z tym jednym, bo jeden ten braciak, nasz cioteczny jeden był starszy od nas, tam chyba o 7 czy 8 lat, a my byliśmy młodsi, właśnie u tego młodszego braciaka byłem i z tym starszym siedzieliśmy, ten starszy se pił coś tam, a my sobie piliśmy tonik. Na słowy oddaję, tak się tego toniku ochlałem, że ze 4 godziny zwrotka była i nigdy więcej już tyle toniku nie wypiłem. Ja miałem uraz przez 10 lat do toniku. Ja kolejny raz tonik dopiero na koloniach kiedyś gdzieś spróbowałem w wieku nie wiem ilu lat. Szłem na jakimś wyjeździe na obozie. Naprawdę, tak się zraziłem tonikiem. O Boże Święty. Ja nigdy tego nie zapomnę. Maliny, cytryny. To co ja, nie to wziąłem? Nie mam nic innego. Myślałem, że to. Ale dobre. Ogólnie muszę pić, zacząć pić. Tonik z wódką. Schweppes. Jeszcze Schweppes, powiem wam, jakiś czasem piłem, było dobre. Ale tak i albo Kinley chyba się nazywało. Któryś z tych dwóch? Ładnie wyglądało, co? Siema Julia. Dzięki. Ale no, fryzurkę mam taką, że ej, powiem wam szczerze, cieszy mi się mordo od tej fryzurki. Ja pamiętam... No po co było to przybliżenie tego kurczaka, ktoś wie? W tym momencie wydaje mi się, że to jest losowo te pierdolone przybliżenie. No przysięgam, to jakiś AI robi. Po co? Ładnie wyglądało, co? Siema Julia. Dzięki. Ale no, fryzurkę mam taką, że ej, powiem wam szczerze, cieszy mi się mordo od tej fryzurki. Ja pamiętam zawsze znajomych się brało, bo tak fajnie tą ręką się to bierze, no nie? I takie fajne uczucie jest i teraz sam sobie. Cześć, pasuje mi ta... Nie pasuje mi ta fryzurka, jeśli mam być szczery, nie czuję się jakoś... jakoś wybitnie. Ale no, fryzurkę mam taką, że ej, powiem wam szczerze... Teraz jest... A dobra, bo to, że ten... że rewind, okej. Okay. Miałem powiedzieć teraz... Jest kurczak, ale czarno-biały, nie wiem dlaczego. Ale dobra, już rozumiem. Jakoś wybitnie. Ale no, fryzurkę mam taką, że ej, powiem wam szczerze, cieszy mi się mordo od tej fryzurki. To koleżankę też widzę, TFT. Piszę do koleżaneczki. Drugie imię w dowodzie? Kondom. nie mam. Właśnie nie mam. Siłowniczki walki glow up. Lekarz. Najpierw musi być, mordo. Lekarz najpierw musi być. I to tak naprawdę, bez kappy. Bo od razu nawpierdolę się tych tabletek, żeby zdrowym być i dopiero na dupa, bo tak to jeżeli nie zacznę kogoś z tą starczycą robić, ona odpowiada za hormony. Wow, nie wiesz, on też ma problemy z nią, ale jaja. A ja ostatnie wszystkie dni mówię, że jestem taki zamulony i tak dalej. No znowu coś o mnie tak z tą tarczycą. No też, patrzcie, ale jaja. A jeżeli nie zacznę kogoś z tą starczycą robić, ona odpowiada za hormony wszystkie w organizmie. Właśnie to tycie, chudnięcie i takie inne pierdolone. No to czemu on z tym czeka? Z leka, dlaczego? Czemu nie pójdzie od razu? Co się stało? No muszę się przebadać w końcu. Wiem, że mam na pewno tarczy. No to niech pójdzie. Chcę jakąś tam, bo kiedyś coś tam. Jak robiłem sobie jak robiłem sobie kiedyś badania tam gdzieś jakieś, to morfologię przy okazji sobie zrobiłem. Pamiętam, że wyszło mi nadczynność albo niedoczynność tarczycy, nie pamiętam. A jak potocznie ludzie mówią, tarczyca lubi cukier, czyli lubi cukrzycę, więc no trzeba się. No to prawda, coś tam wie. Nie, ja nie będę streamów z badań robić, bo to są rzeczy poważne i z takich rzeczy nie chcę robić. Kurwa, co to za pytanie? Stream z badania. Czemu na to tak poważnie odpowiedział? Nie, nie będę robił streama bez badania. Wyników też nie chciałbym jakoś tylko powiedzieć ewentualnie, no żeby nie było jakichś konkretów. No, coś tam bajeruje do tej klientki. No, a to jest
Slimka tutaj, Shiramochi. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Ostatnio mamon mówił, że minimalnie 25 lat musi mieć kobitka, żeby z nią był. Minimalnie 25. No może catering sobie wykup, do ile to pieniędzy? Siema, siema. Nie, no muszę pieniądze zacząć szanować, bo naprawdę nie szanowałem pieniędzy za bardzo, tak wiecie, lekko ręką to się łatwo wydaje te pieniądze. A trzeba coś mieć, a nie tylko testować, wiecie o co chodzi? Nie przepłaca tyle za picie, to jest dziwnego. No, no, co mam powiedzieć, no. To akurat w wyjątkowych okolicznościach było, bo tak to sobie, wiesz, jak zamawia się zakupy czy coś, no tylko za tą przesyłkę tam te 7 czy 11 zł, a jak ja 4 torby czasami zamówię, wiesz, no to jest taniej, nie dźwigam syżewki wody, tego, tamtego, no jest to jednak wygodniejsze, no nie. A takie, że tak powiem, rozwiązania chwilowe na szybko, to jest już inna sytuacja. Słuchajcie, nie wiem co Brusik pisze, schowam scenę, bo nie wiem czy Brusik coś likuje. To może dla wojaszka. Co Brusik robi? My baby! To z Japczanem? Oh, my baby! Mać! A nie, to itemek dobry znalazłem. Myślałem, że to ta akcja z Japczanem. O, Blitzcrankiem ty? Nie wierzę. Nie wierzę, kurwa. Gra Blitzcrankiem zgrawował, kurwa. Kampa i go zesmajtował. Ja, ale jaja. Co jest? No, no, brawo. Brawo, wow. To jest Tubson Special. Zagranie. Ale chyba umrze. Połasił się. Tak. Jeszcze mu brakuje, brakuje mu do perfekcji. A z tym bezpośrednim starciu. Przeceniłem trochę moją. Muszę go nauczyć troszeczkę.